Witamy Państwa na kolejnych warsztatach biblijnych. Dzisiaj ja poprowadzę, Tymoteusz Chojecki w zastępstwie taty. Z nami jak zwykle reprezentacja z Kościoła Nowego Przymierza. I porozmawiamy sobie dzisiaj o pewnej zagadce, można powiedzieć przepowiedni, proroctwie ze Starego Testamentu, które 600 lat przed Chrystusem odniosło się, można powiedzieć wyliczyło, pewne wydarzenie w 33 roku naszej ery. Także mamy dwie zagadki do rozwiązania. Pierwszą zagadką, na której się skupimy, to będzie, kiedy dokładnie został Chrystus ukrzyżowany. Będzie nam potrzebna konkretna data, gdyż będziemy liczyć dni, które będą dzieliły ten dawny okres, 600 lat przed Chrystusem, do ukrzyżowania. Także pierwszym pytaniem, na którym się skupimy, jest, kiedy Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Jakie mamy informacje? Oczywiście w Biblii nie ma konkretnej daty podanej, ale są pewne poszlaki. Pierwszą poszlaką, jaką mamy, jest dzień tygodnia. Poproszę o pierwszy slajd. I tutaj już następują pewne pierwsze trudności, gdyż tak, apostoł Jan twierdzi, że jest to piątek. Także może poproszę Cię, Maciek, o przeczytanie tego pierwszego fragmentu. Ewangelia Jana 19:31. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Okej. Czyli tak, pierwsza sprawa, że dzień następny po ukrzyżowaniu to była sobota, dlatego Żydzi chcieli szybko, ta sobota zaczynała się z zachodem słońca, dlatego chcieli szybko zdjąć ciała, pochować, żeby móc przystąpić już do szabatu na spokojnie. Czyli pierwsza sprawa jest to piątek, tak? To jest pierwsza poszlaka, którą będziemy się kierować. Druga sprawa, drugą poszlaką, z której będziemy korzystać, bo na razie mamy tylko dzień tygodnia, teraz chcielibyśmy mieć jeszcze miesiąc, prawda? Czyli drugą poszlaką, to jest tutaj widać, że jest to związane z Paschą. Tak? Mamy tutaj dzień przygotowania, to jest pierwszy dzień Paschy. No i teraz z Ewangelii Jana wynikałoby, że Pascha zaczynała się by w piątek, tak? Że tutaj zaczyna się w piątek, bo widzimy, ponieważ był to dzień przygotowania, tak? Tutaj może przeczytajmy jeszcze następny fragment, też z Ewangelii Jana. Ewangelia Jana 18:28. Prowadzili więc Jezusa od Kajfasza na zamek, a było rano, ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną. Tak, czyli tutaj też apostoł Jan mówi, że Pascha zaczyna się właśnie tego dnia w piątek wieczorem, bo tutaj to jest fragment, który poprzedza opis przesłuchania Jezusa przez Piłata na zamku i widać, że Żydzi arcykapłanie nie chcą wejść na zamek, żeby się, jak to jest powiedziane, nie skalać, tak, by móc spożywać tą wieczerzę paschalną. Czyli z Ewangelii Jana wynikałoby, że Jezus został ukrzyżowany w piątek, w pierwszy dzień Paschy. Tak? Na razie tyle wiemy. Ale tak jak mówiłem, za chwilę pojawi się pierwszy problem, z którym będziemy musieli sobie poradzić. Poproszę następny slajd. Bo jak wiemy, no to myślę, że mniej więcej każdy gdzieś słyszał o Jezusie, wie, że Jezus spożył z uczniami wcześniej ostatnią wieczerzę. Właśnie paschalną, tak? Czyli i właśnie w trzech Ewangeliach, w Marku, w Łukaszu i w Mateuszu podane jest, że Pascha zaczyna się dzień przed ukrzyżowaniem, czyli w czwartek. Tak? Tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie dwa fragmenty. W Mateuszu też tak jest, także, ale tu mamy dwa. Poproszę Cię o lekturę. Ewangelia Łukasza 22:8. I wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im: idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Tak, czyli to jest ten fragment, kiedy Jezus kieruje ich i mówi ich, żeby poszli
pójdą do miasta, tam zastaną gospodarza, powiedzą, żeby przygotował im salę. Tak, oni idą, przygotowują i wieczorem Jezus przychodzi z uczniami i spożywają ostatnią wieczerzę. No i tutaj można powiedzieć, że tutaj tu jeszcze nie jest powiedziane, że to jest ten dzień, prawda, w Łukaszu, ale w Marku no już jest konkretnie. A w pierwszy dzień prześników, tak, kiedy zabijali baranka wielkanocnego, zapytali go uczniowie jego, gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci wieczerzę paschalną. Tak, mamy w pierwszy dzień prześników. No i tu jest pierwsza, można powiedzieć, pierwszy problem, pierwsza wątpliwość, można powiedzieć, ktoś może powiedzieć, że sprzeczność Biblii, tak, że tutaj mamy Pascha w jednej Ewangelii zaczyna się, twierdzi ewangelista, że zaczyna się w piątek, to jest w Jana, a w Ewangeliach tak zwanych synoptycznych, w tych trzech, tak twierdzą ewangeliści, że Pascha zaczyna się w czwartek. No i tutaj w rzeczywistości wytłumaczeń jest naprawdę wiele, różne są teorie. Różne są w rzeczywistości, no przytoczę tylko kilka. Jedni na przykład twierdzą, że były dwa kalendarze w Izraelu, gdyż często Żydzi kierowali się tym kalendarzem astronomicznym i być może było tak, że Jezus, część Żydów uznawała, że jest dzień przesunięcia. Inna, także myślę, że to jest jeden z takich, można powiedzieć, najbardziej popularnych wytłumaczeń tego faktu, że były właśnie dwa kalendarze. Innym wytłumaczeniem, na co by wskazywał następny fragment, jest, że Jezus po prostu chciał spożyć tą wieczerzę wcześniej, zanim będzie jego męka, zanim nadejdzie jego męka. To możemy sobie zobaczyć ten fragment, jak on mówi. Tutaj mamy na środku Łukasz 22:15. I rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Tak, czyli to by wskazywało, że po prostu chciał spożyć tą ostatnią wieczerzę z uczniami dzień wcześniej. Tak, także, ale współcześni badacze przyjmują, że Pascha zaczynała się właśnie w piątek. W rzeczywistości przyjęcie, że zaczynała się w czwartek, też w naszym przypadku nic nie zmienia. To zaraz później powiem o tym, dlaczego. Ale przyjmijmy, że wiemy, że ustaliliśmy, że Jezus został ukrzyżowany w piątek, kiedy zaczęła się Pascha. To jest, można powiedzieć, ktoś się spyta, no co z tego, że wtedy się zaczęła Pascha. Otóż jest to ważna informacja, gdyż Pascha to było święto żydowskie, które zaczynało się co roku w tym samym dniu. To możemy sobie zobaczyć w trzeciej księdze mojżeszowej. Jest chyba na następnym slajdzie. Tak, że Pascha zaczynała się 14 dnia miesiąca Nisan. Nisan to jest pierwszy miesiąc w roku. Liczony był od równonocy zimowo-wiosennej, tak? Czyli kiedy pierwszy raz księżyc był w nowiu i kiedy się pojawił pierwszy, można powiedzieć, pierwszego wieczora, kiedy pojawił się kawałek księżyca, tak? Ten rogalik najmniejszy, Żydzi wtedy zaczynali liczyć, że to jest pierwszy dzień pierwszego miesiąca roku, tak zwany ten miesiąc pierwszy Nisan. No tu możemy sobie zobaczyć ten fragment, możesz przeczytać. 3 Mojżeszowa 23:5. W miesiącu pierwszym, 14 dnia tegoż miesiąca o zmierzchu jest Pascha Pana. To jest dłuższy fragment, gdzie w tym rozdziale są wymienione, był ostatnio na eksperymencie naszym, także zachęcamy, także 101-dniowy eksperyment, od razu może przeczytam to ogłoszenie. Polecamy trzecią część naszego 101-dniowego eksperymentu, Wielka Przygoda ze Starym i Nowym Testamentem i plik PDF jest już dostępny na stronie idźpodprąd.pl w zakładce media. Link także znajdziecie w opisie tego filmu. To taki off topic, ale właśnie ten rozdział opisuje różne święta w Izraelu i tutaj mamy pierwszą wskazówkę, czyli wiemy już w takim razie, że Jezus został ukrzyżowany 14 dnia miesiąca Nisan, tak? W piątek. Na razie nie wiemy jeszcze nic o roku, tak? No i nie wiemy, można powiedzieć w cudzysłowie, na nasze, jaki to był miesiąc, tak? Marzec, kwiecień, no jakiś Nisan, kto to wie, jaki to jest miesiąc, tak? Na razie tego nie wiemy, ale badamy dalej. Następna kwestia, no to jest ustalenie roku. Chcielibyśmy ustalić, w którym roku Jezus został ukrzyżowany. I tutaj już wchodzą pewne świadectwa historyczne w grę. Pierwsza sprawa,
będziemy, można powiedzieć, działać w ten sposób, że będziemy zawężać okres, w którym Jezus mógł zostać ukrzyżowany. Pierwsza informacja, to tutaj mamy, wiemy z opisu biblijnego, że Jezusa skazał Piłat, tak? I Piłat, mamy świadectw historycznych, był prefektem Judei w latach 26-36 naszej ery. No to to jest już pierwsza poszlaka, pierwsze widełki. Mamy, że ukrzyżowanie w takim razie nastąpiło w latach 26-36, tak, naszej ery. Ale możemy, na szczęście, możemy sobie zawęzić trochę te nasze widełki, bo mamy kilka dodatkowych informacji. Pierwsza informacja, wiemy z lektury chociażby Ewangelii Jana, że zanim, że gdy można, to jest pierwszy rozdział, pierwszy albo drugi, chyba drugi rozdział Ewangelii Jana, jest chrzest Janowy, tak? Jezus przychodzi, gdy Jan chrzci nad Jordanem i zostaje ochrzczony, tak? No oczywiście później cała Ewangelia się dzieje i dopiero później jest ukrzyżowanie, czyli Jezus nie mógł zostać ukrzyżowany, zanim Jan Chrzciciel rozpoczął swoją działalność, tak? No i tutaj mamy kolejną informację, że jest w Biblii dokładnie opisane, w którym roku, czy można powiedzieć, no w jakich latach Jan Chrzciciel rozpoczął swoją działalność. Może poproszę cię, Maciek, o przeczytanie. Tutaj mamy Ewangelia Łukasza 3:1-2. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz. No tu jest jeszcze o arcykapłanach, doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza na pustyni. Tam tej treści jest dalej opisane, tak? Czyli mamy, jakie mamy datowanie? W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza. Tutaj też z historycznego punktu widzenia są pewne znaki zapytania, bo różne ludy, można powiedzieć różne państwa, różnie liczyły lata panowania od danego władcy. Niektórzy liczyli, że pierwszy rok, jak dany władca wstępował na tron, to już w cudzysłowie leciał pierwszy rok. Inni na przykład liczyli, że pierwszy rok będzie dopiero tym następnym. Tak? Także o tym sobie jeszcze powiemy za chwilę, gdy będzie to ważniejsze. Tutaj przy naszych widełkach, jeżeli mamy znowu z historii, dowiadujemy się, że Tyberiusz panował od 14 roku naszej ery, tak? Także Jan Chrzciciel w takim razie tutaj jest 15, no to wychodzi, że to jest 28-29, tak? Może nawet 30 rok naszej ery, tak? Gdy Jan Chrzciciel zaczyna swoją działalność. No, czyli już nasze widełki zawężą się do mniej więcej 28-29 do 36, tak? Dalej przychodzi nam, następny slajd poproszę, przychodzą nam w sukurs, można powiedzieć niespodziewanie, badacze z Zakładu Metalurgii Uniwersytetu w Oksfordzie. Tutaj mamy publikację. Humphreys i Waddington, Dating the Crucifixion w czasopiśmie Nature w 1983 roku, odtworzyli kalendarz żydowski. To jest bardzo ważne, bo oni odtworzyli na podstawie ruchu gwiazd planet, odtworzyli kalendarz żydowski, czyli są w stanie stwierdzić, który dzień, którego miesiąca w żydowskim kalendarzu to jest, jaki dzień w naszym kalendarzu, tak? No i teraz w takim razie pozostaje nam porównanie, sprawdzenie, kiedy piątek wypadał 14 Nisan, tak? No bo to już jest, jak wiemy, na przykład gdy ustalimy jakiś dzień tygodnia i datę, no to się nie tak często zdarza, tak? To jest raz na ładnych parę lat, tak? No i tutaj po tym sprawdzeniu, w tych latach, któreśmy sobie zawęzili, czyli od 28-9 nawet roku, piątek 14 Nisan wypadał 7 kwietnia 30 roku i 3 kwietnia 33 roku. Tak? Także mamy dwie daty, zawęziliśmy się do dwóch dat w tym momencie. Także już jest, można powiedzieć, jesteśmy blisko. Tak? Tutaj kolejna sprawa, że 7 kwietnia 30 roku to jest rok zbyt wczesny. Dlaczego zbyt wczesny? Bo gdy czytamy Ewangelię dowolną, to widzimy, że od momentu, gdy Jezus rozpoczął swoją działalność, można powiedzieć, chrztem Janowym, do ukrzyżowania
mija trzy paschy, tak? Także trzy paschy, trzy lata, pascha co roku, to było święto coroczne, czyli nie zdążyłby tego zrobić od, między latami 28-29 a 30 rokiem, tak? Także zostaje dzień 3 kwietnia 33 roku. To jest dzień, który typujemy, tak? Który wychodzi badaczom. Zostaje nam ten dzień, tak? Jest jeszcze, są potwierdzenia dwa tego, można powiedzieć jedno i drugie, tych lat, tych dwóch lat, zaraz sobie zobaczymy, potwierdzenia także historyczne z innego, można powiedzieć z innej dziedziny. Czyli w tym momencie nasz pierwszy strzał, pierwsze obstawienie to jest, że pierwsze wyliczenie, że Jezus został ukrzyżowany 3 kwietnia 33 roku. Teraz jakie są tego potwierdzenia? Zobaczmy sobie następny slajd. Tam będziemy mieli tak tekst z Dziejów Apostolskich. To jest fragment, gdy tuż po wylaniu Ducha Świętego na uczniów, tłum, który to obserwuje, dziwi się, pyta, co się stało. Jedni pytają, co się stało, inni mówią, chyba młodym winem się upili, bo uczniowie tam mówią językami, mają te ogniki na głowach. Czyli ci ludzie, którzy w tym czasie, Żydzi, nie tylko Żydzi, którzy byli w tym czasie w Jerozolimie, dziwią się, że słyszą tutaj u jakichś ludzi z Galilei, którzy mówią w ich własnym języku, dziwią się, pytają, co się stało. No i wtedy wstaje apostoł Piotr wraz z 11, to jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich, i mówi. Tutaj mamy, poproszę, tu wybrałem kilka tylko fragmentów, te, które nas interesują odnośnie tej daty. Poproszę cię, Maciek, o przeczytanie. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. Tak, tutaj mamy proroctwo z Joela. Ono także odnosi się do czasów ostatecznych tam dalej, ale tutaj widać, że Piotr mówi, jak on mówi, tutaj jest, tak? Który to jest 16 werset, tak? Tutaj jest to, czyli on już konkretnie mówi, że wydarzyło się tutaj to, tak? Co zostało zapowiedziane przez proroka Joela. No i tutaj mamy dwa, jak to powiedzieć, astrofizyczne znaki, no chyba można tak powiedzieć, prawda? Czyli mamy tak, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Na obu tych znakach skupimy się. Pierwsze to jest właśnie zaćmienie, czy można powiedzieć, zaćmienie księżyca, czy sytuacja, kiedy księżyc jest czerwony. To parę lat temu, chyba i w tym roku też w Polsce, czy nawet dzisiaj, tak? Ale ja na pewno też było parę lat temu, także to się zdarza raz na wiele lat, że księżyc właśnie jest czerwony, krwisty. No i znowu badacze sprawdzili, kiedy tak było w tamtym, kiedy księżyc był czerwony, kiedy było takie zaćmienie, że on był widziany kawałek właśnie tylko i był czerwony, w tamtym regionie, w Judei, w tamtych latach. I wychodzi, tutaj mamy to napisane, że było tak właśnie 3 kwietnia 33 roku o godzinie 18:20. Księżyc był już tylko tuż nad horyzontem, trwało to około 30 minut, tak? Zaćmienie z czerwonym księżycem. Tak? Także tutaj mamy dodatkowe potwierdzenie właśnie tej naszej daty, którąśmy wyliczyli, wyznaczyli, można powiedzieć, skorzystając z różnych właśnie i tablic z zaćmieniami, ale też i tych wyliczeń rekonstrukcji kalendarzu żydowskiego. Także to jest pierwsze potwierdzenie tej daty. Drugie potwierdzenie jest, można powiedzieć, bardziej ogólne, ale potwierdza rok, bo tak jak widzieliśmy, drugim znakiem jest zaćmienie słońca, można powiedzieć, czy ciemność, tak? Bo to jest zbyt długie na zaćmienie, czyli zgaśnięcie słońca, nastanie ciemności w dzień. To jest też opisane w Ewangeliach przy okazji ukrzyżowania, że gdy Jezus umarł, nastała ta ciemność. I tutaj mamy ciekawe też źródło, bo mamy Flegon Strales,
I to jest fragment 16 z dzieła Flegonta, zestawienie olimpijskich zwycięzców i czasów. Czyli można powiedzieć, to jest taki przegląd, antyczny przegląd sportowy, gdzie były opisane wydarzenia, w szczególności na olimpiadach, ale także pomiędzy. Tak? I tutaj pisze on tak. W czwartym roku 202 olimpiady podaje, że słońce uległo zaćmieniu większemu niż kiedykolwiek. Także w ciemności o godzinie 6 widać było gwiazdy, a równocześnie trzęsienie ziemi w Bityni w gruz obróciło wiele domów w Nicei. Tak? Także mamy tutaj trzęsienia ziemi też są opisane w Ewangeliach jako znak, który towarzyszy ukrzyżowaniu. No i mamy tą ciemność, jak tu mamy zaćmienie większe niż kiedykolwiek. W Biblii mamy chyba 3 godziny tego zaćmienia, tak? Bo tam jest od 6 do 9. I na to zaćmienie u tego Flegona powołują się, tutaj mamy Eusebiusz, Orygenes i także Juliusz Afrykański, czyli to nie jest jakaś odosobniona relacja. I okazuje się, że ten czwarty rok 202 olimpiady, no to był właśnie rok, przełom roku, znaczy lata były 32-33, czyli te, w którymśmy wytypowali, tak? 3 kwietnia, tak? 3 kwietnia 33 roku, tak? To jest ta data. No okej, można powiedzieć, i co z tego, tak? Co z tego, wyznaczyliśmy datę śmierci Jezusa, datę ukrzyżowania, ale to jest dopiero pierwszy punkt w naszej zagadce, bo w tym momencie przejdziemy do czasów antycznych, przejdziemy do proroctwa, do zagadki, do przepowiedni, do której potrzebowaliśmy najpierw tej daty, żeby ją później rozwikłać. I przechodzimy, cofamy się prawie 600 lat wstecz do Księgi Daniela. Ona jest napisana w VI wieku przed Chrystusem. Żydzi są na wygnaniu w Babilonie. Tak jak tutaj mamy, Nebukadnezar zdobył Jerozolimę, zburzył miasto, spalił świątynię i na 70 lat lud został uprowadzony do niewoli. Żydzi są, szczególnie ci bogobojni, no są, wiadomo, są przerażeni, są świadomi własnych grzechów, są świadomi własnych powodów, dlaczego Bóg tak zrobił, ale znają także obietnice, znają proroctwo o Mesjaszu i pytają się, co będzie dalej. Modlą się do Boga tymi słowy. Zaraz sobie przeczytamy cały ten 9 rozdział, którym najpierw Daniel modli się do Boga, oczywiście przyznając grzechy Izraela, ale także prosząc o to, żeby Bóg spełnił swoje obietnice. I na to Bóg odpowiada. Zaraz sobie zobaczymy, jak odpowiada. To jest długi fragment, także poproszę następny slajd. To jest cały 9 rozdział Księgi Daniela. Może ci znajdę. Tak, czytaj. W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszwerosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania, ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i popiele. Modliłem się więc do Pana mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: ach, Panie Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów i naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość. Nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd. Nam, mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi i proroków. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu.
Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Przeto spełnił swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jeruzalemie. Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście. My jednak nie ubłagaliśmy Pana, naszego Boga, odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę. Lecz Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas, bo sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał. Ale my nie słuchaliśmy Jego głosu. Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej i zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj, zgrzeszyliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. O Panie, według Twojej sprawiedliwości niech odwróci się Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta, Jeruzalemu, od świętej Twojej góry. Gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokół nas. Czyli już przerwę Ci tylko przez chwilę. Zobaczcie, że właśnie w tym mniej więcej w 16 wersecie on najpierw jest takie przyznanie się do winy Żydów, tak, czy uznanie tego, opis całej tej ich winy bezbożności, której się dopuścili. I teraz od 16 rozpoczyna się już prośba. Tak, czyli tu mamy... 17. Też, 16 tak. Też tam jest gdzieś, niech odwróci się Twój gniew. Okej. Okay. Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy Twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią ze względu na siebie samego, o Panie. Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz. Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem. Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. O Panie, usłysz, o Panie, odpuść. O Panie, dostrzeż i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem... O, właśnie, jeszcze tylko Ci przerwię. Tak. I w tym momencie kończy się modlitwa i rozpoczyna się opis, jak Bóg zareagował natychmiast, tak, bo tutaj jest, a gdy jeszcze mówiłem, czyli natychmiast jest odpowiedź cudowna. Także czytamy dalej. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana, mojego Boga, za świętą górę mojego Boga. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. I teraz uwaga, teraz następuje przepowiednia, którą będziemy starali się rozwikłać, wyliczyć, rozwiązać. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się widzenie i prorok, i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca, księcia, jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Jeszcze ostatni już też, to już jest o czasach ostatecznych, ale możemy jeszcze doczytać. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów,
a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Tak, no tutaj mamy już to ostatnie proroctwo o tych 7 latach, ostatnich tym okresie 3,5 roku, no to tam ostatnio to też było o tym trochę na spotkaniach właśnie w Apokalipsie, o tym okresie ostatnim 7-letnim. Poproszę poprzedni slajd, bo tam mamy to, ten werset chyba 25, mamy tutaj wyboldowany, to jest to, co nas interesuje. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni, w ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. Możemy sobie zobaczyć jeszcze, szybko zrobimy sobie porównanie z innych tłumaczeń. To jest Księga Daniela 9:25, tak? Okej, tu zrobię sobie porównaj. I teraz tak, na przykład w tysiąclatce jest tak. Ty zaś wiedz i rozumiej, od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do władcy pomazańca 7 tygodni i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane dziedziniec i wał w czasach jednak pełnych ucisku. Tutaj mamy, to jest lepsze troszkę tłumaczenie, bo tutaj mamy, bo tak, tutaj mamy rynkiem i rowami, prawda? Tutaj jest jeszcze, tutaj mamy wall, tak? Czyli to jest tłumaczone często jako mur, czyli jako właśnie mur Jerozolimy. To jest ważne, za chwilę o tym powiem. No i jest właśnie tutaj, że jest 7 tygodni i 62 tygodnie, czyli jest 69 tygodni, później tam ten jeden już jest o tych czasach ostatecznych, dlatego to jest tak zwane proroctwo o 70 tygodniach. Nas interesuje te 69 tygodni, tak, które dzielą dwa wydarzenia. Pierwsze to jest, zobaczcie, odkąd. Odkąd słowo o ponownej odbudowie Jerozolimy, czyli będziemy szukać jakiegoś dekretu, tak, postanowienia o ponownej odbudowie Jerozolimy. To jest pierwszy punkt, od którego będziemy mierzyć nasz czas, który ma upłynąć. No aż później jest do pomazańca księcia, tak, pomazańca króla, czasem jest tłumaczone. To jest ten okres, to jest ten jakieś wydarzenie, które ma nastąpić później, tak, które jest przepowiadane. Tutaj później ten pomazaniec będzie zabity, to jest 26 werset. Tak, także tutaj mamy nasze proroctwo, które dzisiaj chcemy rozwiązać. Pierwsza sprawa jest taka, że tutaj jest to tłumaczone tydzień, ale w rzeczywistości w proroctwach często to jest tak zwane, to tydzień jest to słowo okres 7. Poproszę tutaj chyba dwa slajdy dalej, mamy gdzieś to słowo w języku hebrajskim. Okres 7, tak? Nie będę tutaj jakoś tego czytał, ale często jest to, tutaj apologeci się zgadzają, że w proroctwach to jest często okres właśnie lat, tak? Że tydzień jest przedstawiony jako 7 lat. Czyli w takim razie prosta nasza kalkulacja, tutaj wychodzi 69 razy 7, mamy 483 lata, tak? Czyli od tego dekretu o odbudowie Jerozolimy. Ważne, że tam jest odbudowana ona nie tylko miasto, czy nie świątynia, ale jest z murami miejskimi. To jest ważne, jak będziemy sobie za chwilę badać, no, kiedy ten dekret został wydany. Jeszcze do tyłu. Jeszcze poproszę slajd wcześniej, no bo teraz jeszcze pytanie, no ile ten rok ma dni, tak? No my wiemy, że teraz no mamy 365, tak? A 366 czasami, tak? Tutaj mamy, tam gdzieś później będzie, że w rzeczywistości to jest tam 365 i tam 20 kilkasetnych. Ale, także no jak to liczyć, tak? 483 lata, no to nie jest tak łatwo. Ile wypadło przestępnych, ile nieprzestępnych, no to tutaj już by było problem to policzyć. Ale na szczęście w Starym Testamencie jest coś takiego jak rok prorocki, i on trwa równo 360 dni. Żydzi mieli 12 miesięcy, po 30 dni. Czasami tam sobie dodawali, żeby wiadomo, bo to im się rozjeżdżało. Rozjeżdżało im się to po tam wielu latach z rokiem słonecznym. Dlatego czasem dodawali sobie 13 miesiąc, ale w proroctwach posługiwali się
latami tak zwanymi prorockimi. No tutaj można sobie policzyć, zobaczyć, są fragmenty, nie będziemy już tego czytać, czy z Księgi Mojżeszowej, czy właśnie z Objawienia, gdzie na przykład w Księdze Objawienia tam jest to 1260 dni, tak, jako bodajże 3,5 roku, tak. Także mamy już tutaj, że rok prorocki w takim razie to jest 360 dni. Czyli następna sprawa, no to policzymy sobie, jak się domyślacie, ile dni. To jest te 483 lata, to tam wychodzi 170, może następny slajd. Wychodzi, tutaj mamy 173 880 dni, tak? No to już mamy, już można powiedzieć, jesteśmy coraz bliżej, no bo już mamy ileś dni konkretnie. Ile dni upłynęło? Odkąd, dokąd, tak? No to teraz następne pytanie, od kiedy będziemy liczyć, tak? Czyli kiedy było to słowo o ponownej odbudowie Jerozolimy wraz z murami? No i tutaj na szczęście odpowiedź daje nam sama Biblia. Nie musimy szukać tego gdzie indziej. Oczywiście też się posłużymy historią, ale odpowiedź znajdujemy w księdze Nehemiasza. Jak pamięta ktoś historię właśnie Nehemiasza, oni, Nehemiasz wraz z Izraelitami zostali wysłani, żeby odbudować ten mur, bo już wcześniej miasto zostało odbudowane, ale bez murów i było w kółko upione. Także teraz poproszę o fragment z Nehemiasza, to jest drugi rozdział, wersety 1-3. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie: czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem i rzekłem do króla: niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. No i następny, tam chyba jeszcze jest dalej, jak nie, to zaraz sobie doczytamy. Jest jeszcze następny slajd z fragmentem. Tak. Rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. A król rzekł do mnie, królowa zaś siedziała obok niego: jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Potem rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei, oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrodliwa ręka mojego Boga była nade mną. Tak, tutaj zasłania. Mamy tutaj ten fragment właśnie z Księgi Nehemiasza. Tutaj Nehemiasz jest na dworze króla babilońskiego. Tak, bo tak jak mówiliśmy, ta poprzednia niewola 70 lat, część Żydów wróciła, część została dalej. To już jest król, jak się on się nazywa, Artakserkses, tak? To już jest kilku królów później, no to już będą ci królowie, których znamy tam ze starożytnej Grecji, którzy tam najeżdżali, bitwa pod Termopilami, właśnie film 300 i tak dalej, to są właśnie z tego państwa. Artakserkses mamy, to jest król, zaraz będziemy o tym mówić, datuje się, że wstąpił na tron w 464 roku przed naszą erą. Jeszcze poproszę tam wcześniej, bo tu mamy, bo pytamy się, od kiedy należy liczyć, tak? Chcielibyśmy znać datę, kiedy zaczniemy liczyć te 173 880 dni, tak? No i tutaj mamy werset pierwszy: w miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artakserksesa. Gdy w Biblii nie jest podany dzień, tak? Bo tu mamy tylko w miesiącu Nisan. W Polsce, jak się mówi, no w styczniu coś tam zrobiłem, no to może być 15, może być 20, może być 3, tak? Nie ma tutaj żadnej dokładności. Ale w Biblii, jeśli tak jest, Żydzi jeśli nie mówili dnia miesiąca, to był to zawsze pierwszy dzień miesiąca, tak? Czyli to jest pierwszy dzień miesiąca Nisan w 20 roku panowania króla Artakserksesa. No i tutaj znowu
pytanie, tak jak już zaznaczyłem na początku, od kiedy oni liczą te lata, tak, panowania króla. No i okazuje się, że w Babilonie było to od, jak król wstępował na tron, to pierwszy rok jego panowania był liczony od następnej równonocy zimowo-wiosennej, tak, czyli od właśnie, czyli pierwszy rok miesiąca Nisan, tak jak mówiliśmy, że Nisan to jest tym miesiącem właśnie, który startuje po równonocy, czyli to jest wtedy pierwszy dzień 20 roku panowania, tak? Czyli w takim razie, jeżeli on, możemy teraz już te slajdy dalej, gdy wkroczył na tron, gdy wszedł na tron w 464 przed naszą erą, no to 20 rokiem panowania był ten rok 444 przed naszą erą, tak? Czyli mamy już w tym momencie rok, w którym ten dekret został wydany. Tak jak mówię, bo tutaj część badaczy się spiera, podają króla Cyrusa, że to o inny dekret chodzi, ale tak jak mówię, po pierwsze najważniejsze jest to, że i wtedy wychodzi tam inny rok, ale najważniejsze jest to, że tutaj jest mowa o murach. W tych poprzednich i tam w proroctwie też jest mowa o murach, że Jerozolima zostanie odbudowana wraz z murami. Wcześniej w tych dekretach Cyrusa czy innych tam nic nie ma mowy o murach i te mury nie zostały zbudowane wcześniej, tylko właśnie Nehemiasz buduje mur Jerozolimy. No i teraz znowu chcemy, tak jak wcześniej, chcemy wyznaczyć, sprawdzić, jaki to był dzień roku, jaki dzień miesiąca już w cudzysłowie na nasze przeliczając, ten pierwszy dzień miesiąca Nisan. Znowu przychodzą nam z pomocą tabele astronomiczne. I mamy, tak jak tutaj mamy napisane, że księżyc pojawił się w Nowiu, czyli to jest właśnie koniec miesiąca poprzedniego, koniec roku, po raz pierwszy w tym obszarze świata o godzinie 22.04 marca. Tak? Czyli w takim razie Żydzi ten pierwszy dzień zaczynali od właśnie następnego dnia pełnego, jak tutaj się zaczyna w nocy. W takim razie ten pierwszy dzień miesiąca Nisan, pierwszy raz księżyc widziany był w Nowiu, 5 marca 444 roku przed naszą erą. No to tutaj już, w tym momencie już wchodzi matematyka, zaczynamy liczyć, tak? No bo tutaj już mamy datę i teraz wystarczy nam dodać te 173 880 dni bodajże, tak? Wystarczy dodać, no i dostaniemy ten dzień, który szukamy. No jeszcze nie wiemy, co to będzie, bo tam jest tylko na razie do króla pomazańca, tak? To jeszcze też nie wiemy, co to oznacza, ale teraz wchodzą nam w miarę proste obliczenia. No właśnie to pytanie mamy, jaki dzień przypadał na ten 173 880 dzień po 5 marca, tak? No i teraz zaczynamy liczyć. Tak jak mówiłem, rok słoneczny trwa 365 dni i 24 setne i z kawałkiem. Dokładnie to można zapisać, że to jest 365 dni, 5 godzin, 48 minut i prawie 46 sekund. No to teraz chcielibyśmy policzyć, ile lat minęło, tak? No bo to by było najprościej. Tam mieliśmy, że ile tam wyszło nam? Chyba 476 wcześniej było, 483 bodajże, tak? Tak. No a teraz my byśmy chcieli na, można powiedzieć, prawdziwe lata słoneczne chcemy policzyć. Dzielimy, wychodzi 476 dni z kawałkiem, tak? No tutaj mamy wyliczenie, ile to wychodzi, czyli teraz zaczniemy badać, zaraz o ten kawałek zaraz zadbamy, także nie martwcie się. Najpierw spytamy się, który rok to jest rok 476 po roku 444 przed Chrystusem. Jakbyśmy odjęli, zobaczcie, bo to można powiedzieć, że to jest na minusie, to 444, chcemy dodać 476, to wychodzi chyba 30, znaczy bez chyba 32, tak? Jak odejmiemy od 476 444, czyli można powiedzieć, to jest ta sama operacja, co do liczby minus 444, dodamy liczbę 476, wychodzi 32. No to trochę słabo, bo tam wyszło nam 33, prawda? 33 rok, ale jest pewien tu szkopuł, pewien haczyk, ponieważ jak sobie weźmiemy następny slajd, nie ma roku zerowego. Tak, są narodziny Chrystusa, tak jak tu widzimy, i jest pierwszy rok przed naszą erą i od razu pierwszy rok naszej ery. Nie ma czegoś takiego jak nie maj zerowego roku naszej ery. Tak, nie ma czegoś takiego. Tutaj widzimy sobie, można sobie to zbadać na przykładzie, gdy na przykład dwa lata od 5 marca rok pierwszego roku przed naszą erą, no to to już jest drugi rok naszej ery, tak? Normalnie, gdybyśmy dodawali na osi liczbowej, tak, na osi rzeczywistej, liczb całkowitych,
no to od minus 1 plus 2, no to by było 1, tak? A tu wychodzi już drugi rok, no bo nie ma właśnie tego zerowego roku. No to w takim razie dostajemy, że wychodzi rok 33. No to już jesteśmy blisko, tak? Już jest ciepło, bo wychodzi, że to proroctwo odnosi się, tak jak mówiłem, tam jeszcze jest kawałek tych dni jeszcze niedodanych, ale mamy 33 rok naszej ery. No to teraz liczymy, ile tam tych dni, bo pamiętamy, tam był ten ułamek 600 bodajże. Ile zostało nam tych dni jeszcze niedodanych, tak? No bo to się nie podzieliło się w sposób całkowity. Pokazujemy dalej, następny slajd. Czyli tak, 476 lat to jest 173 dni, tak? Czyli zostaje nam dni 25 dni do dodania, tak? Zostaje nam 25 dni do dodania, czyli w takim razie mamy, tak jak tutaj mamy, że od 5 marca 444 roku do 5 marca 333 roku, przepraszam, naszej ery jest 476 lat, no i teraz dodajemy 25 dni, no to wychodzi 30 marca, tak? Następny slajd, wychodzi 30 marca. Z naszych obliczeń pododawaliśmy te mozolnie 173 tysiące, tam prawie 174 tysiące, tak, dni do tego roku 404 przed naszą erą. Dostaliśmy 30 marca 33 roku. No i co z tego, tak, można się spytać, na co to wskazuje, co się wtedy wydarzyło, tak? Ma być, tak jak tu przychodzi nam z powrotem to proroctwo, które badamy o tych 70 tygodniach, tam jest powiedziane do króla pomazańca, tak? Jak tam jest? Aż do króla, księcia pomazańca, tak? Czy króla pomazańca jest i tutaj ten okres. Co się wtedy wydarzyło? No i pierwsze pytanie, oczywiście wszystko wskazuje na to, że tym królem pomazańcem jest Jezus, tak? Jakie wydarzenie z życia Jezusa można powiedzieć jest największym manifestem, gdzie Jezus się przedstawia całemu Izraelowi jako król, jako władca, jako ten pomazaniec. No i tutaj przychodzi nam z pomocą Biblia, no bo jak wiemy, powiedzmy z tradycji nawet katolickiej, tak, jest taki coś jak poniedziałek wielkanocny, tak, czyli to jest świętowanie wjazdu Jezusa triumfalnego do Jerozolimy, tak. No zobaczmy sobie, coś chcesz powiedzieć? No niedziela jest jedna, ale później jest poniedziałek wielkanocny, tak? Także wtedy jest wjazd. I teraz zobaczmy sobie, jaki to jest, jak to jest opisane w Ewangelii. Możesz, Maciek, przeczytać? Ewangelia Jana 12:12-15. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. A Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano: Nie bój się, córko syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Tak, tutaj mamy, zobaczmy, tutaj mamy wjazd opisany, ludzie wychodzą, witają Jezusa, faryzeusze, którzy wcześniej chcą go zabić, jest wydany rozkaz, żeby pojmać Jezusa, gdy tylko wkroczy do Jerozolimy, chowają się, gdy zobaczyli, co się dzieje, cały lud wylega, witają Jezusa jako króla, nikt mu nic nie może zrobić, tak? Chociaż tak jak mówię, już wydane były rozkazy wcześniej, ale przestraszyli się tłumu. I Jezus wchodzi jako król, tutaj mamy Hosanna, błogosławiony król, przychodzi w imieniu Pańskim Król Izraela. Jest jeszcze tutaj sprawa z tym oślęciem, tak się mówi? Bo tak. I zobaczmy, tutaj jest, to jest cytat, to jest z proroctwa, z Księgi Zachariasza właśnie cytat. Nie bój się, córko syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Zaraz sobie zobaczymy jeszcze, o co chodzi z tym źrebieńcem oślicy. Zobaczmy sobie jeszcze opis z Ewangelii chyba Łukasza na następnym slajdzie. Tak, tutaj jest podobnie, możesz przeczytać też. Ewangelia Łukasza 19:37-40. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc:
Błogosławiony, który przychodzi jako Król w imieniu Pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do Niego: Nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Tak, tutaj widzimy jeszcze, właśnie chodziło mi szczególnie o ten 39, 40 werset. Wcześniej oczywiście tu mamy, przychodzi jako Król w imieniu Pańskim, czyli już też to jest rozpoznane, ale zobaczcie, że tutaj faryzeusze dobrze odczytali, że tutaj jest bluźnierstwo, tak, że ludzie bluźnią, bo mówią, znaczy według nich bluźnią, tak, człowieka witają jako króla właśnie Mesjasza, tak, bo tutaj mówią zgrom uczniów swoich, tak, a Jezus odpowiada, no jeśli ci by milczeli, kamienie krzyczeć będą, tak, czyli to jest, widać, że tutaj właśnie Jezus manifestuje swoją wielkość, manifestuje, przedstawia siebie właśnie jako król Izraela, wkracza triumfalnie do Jerozolimy. Zobaczmy sobie jeszcze chyba dalej, jest ten fragment z Zachariasza, gdzie jest to proroctwo, dlaczego jest z tym oślęciem, dlaczego Jezus przyjeżdża na oślęciu, chce wypełnić to, czy wypełnia proroctwo z księgi Zachariasza. Poproszę. Zachariasza 9:9. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jerozolimska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Tak, czyli tu mamy dodatkowo właśnie potwierdzenie, że tutaj Jezus wypełnia proroctwo o Mesjaszu, tak? Król twój, wesel się, córko jerozolimska, oto twój król przychodzi do ciebie, tak? Sprawiedliwy on i zwycięski. I tak dalej. Także widać, że no właśnie to wydarzenie, można powiedzieć, to była największa manifestacja Jezusa Żydom w Jerozolimie, że właśnie On jest Mesjaszem, On jest Królem. No i teraz pytanie, no dobra, ale kiedy to się wydarzyło? No bo tam mówimy tu poniedziałek, ty mówisz niedziela, tak? Ale zobaczmy, na szczęście w Biblii jest powiedziane, jaki to jest dzień. Bo tam mamy, tutaj jest, to jest werset wcześniej, bo myśmy czytali od 12 wersetu, prawda? Nazajutrz liczna rzesza wcześniej. A tutaj mamy jeszcze pierwszy werset, bo tutaj jest pierwszy werset Ewangelii Jana, nam trochę tutaj mówi, możesz przeczytać, Maciek? A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tak, i teraz tutaj ominąłem, bo tam jest kwestia, zaraz sobie możemy zobaczyć, tutaj jest opis tej sytuacji, przychodzi do Betanii, tam jest Maria wylewa na Jezusa ten funt czystej maści nardowej, tak, tam Judasz oczywiście, ten, który wiemy już, że kradnie, tak, pieniądze, ale to mówi, no szkoda tutaj takiej maści wylewać, można by sprzedać, rozdać ubogim, tak, ale tutaj jest atorzek, nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano, tak. I tutaj jest rozmowa i następnie pisze, 12 właśnie werset, nazajutrz, tak? Czyli to jest, według naszych obliczeń, czyli to jest 5 dni przed Paschą, tak? No jak tam było 6 dni i później jest następny dzień i tutaj jest ten wjazd, to to jest 5 dni przed Paschą, tak? Pascha jest w piątek, Żydzi liczą razem z tym dniem włącznie, czyli to wychodzi poniedziałek, tak? No i teraz można sobie policzyć, jaki to był dzień. Jak piątek był 3 kwietnia, to poniedziałek właśnie był 30 marca, tak? Bo jest jeszcze 31, przypomnę. Czyli poniedziałek był 30 marca i w tym momencie no, dochodzimy, rozwiązujemy całą tą zagadkę, że zobaczcie, że 400, więcej nawet, czy tam 530, datuje się Daniela, równie 540 lat przed Chrystusem zostało, Bóg przepowiada ustami anioła Gabriela, przepowiada coś, co wydarzy się praktycznie 600 lat później, tak, z dokładnością co do dnia, nie? Bo tutaj mamy, wyliczyliśmy sobie te dni i wyszedł nam, rzeczywiście wyszła ta sama data, którąśmy wcześniej, dlatego potrzebowaliśmy daty ukrzyżowania Jezusa, no żeby sobie odjąć tutaj, tak, te 5 dni, dlatego musieliśmy mieć konkretną datę. Tyle chyba o tym proroctwie, nie wiem, czy tam jeszcze coś jest, możesz zobaczyć te dalsze
Nie, no tutaj już mamy właśnie, że 4 dni później, czyli wjazd był, jeszcze podsumuję, 30 marca 33 roku w poniedziałek, 4 dni później, 30 kwietnia, my mówiąc u nas, tak, 4 dni później, tak, w Polsce się tak przyjmuje, że jak mówię 1 dzień później, no to to jest następny dzień, tak. Tutaj tak jak mówię, że Jezus mówił w piątek, że za 3 dni zmartwychwstanie, tak, a zmartwychwstał w niedzielę, tak, czyli to był właśnie piątek, sobota, niedziela, dlatego mówię, że oni liczą, można powiedzieć, włącznie te 5 dni. Czyli tak, 3 kwietnia później zmartwychwstaje i później po 2 dniach, też mówiąc, licząc w Polsce, po 2 dniach 5 kwietnia jest zmartwychwstanie właśnie w niedzielę. Także tyle może z mojej strony odnośnie tego proroctwa. Nie wiem, czy chcecie jakoś dopytać, czy coś skomentować, jak wrażenia, bo to jest rzeczywiście, gdy się tak zobaczy, jak, z jaką to dokładnością jest w Biblii podane, no to naprawdę robi to wrażenie, prawda? Że tyle lat, 600 lat, można powiedzieć wstecz, i jest co dokładnością, co do dnia przepowiedziane pewne wydarzenie. Oczywiście wymaga to od nas można powiedzieć, przeprowadzenia pewnego śledztwa, tak? Podowiadywania się pewnych rzeczy. Tutaj właśnie też ciekawie było, ci naukowcy, można powiedzieć, nie jacyś tam bibliści czy, nie wiem, historycy nawet, tylko oni w Oksfordzie, tam był zakład metalurgii, tak? I oni odtworzyli właśnie kalendarz żydowski, dzięki któremu te obliczenia są możliwe, bo dzięki temu możemy w Biblii, gdy mamy tam właśnie podawane jakiś miesiąc żydowski, no i jakiś dzień, no to skąd mamy wiedzieć, jaki to był dzień? Nie możemy nic liczyć, a dzięki ich pracy możemy właśnie dokładnie sobie przeliczać, ile tam dni minęło od jakiejś daty do innej. Może poprosimy, nie wiem, chyba że chcecie coś zabrać głos. Może zanim przejdziemy do czatu, to ja jeszcze za pamięci, żebym później nie zapomniał, przeczytam ogłoszenie, jakie mam na dzisiaj. Czyli tak, o 101-dniowym eksperymencie, to już mówiłem. Następne mamy ogłoszenie. Przypominamy o naszej wystawie Biblii. Tutaj mamy ją ze ścianą. Trwa do 18 czerwca. Zapraszamy na ulicę Chopina 4A, wejście od ulicy Karłowicza, Patriotyczne Centrum Kultury. Ogłoszenia od klubów. W najbliższą sobotę 17 czerwca w Laxton Hall koło Corby organizowany jest Polski Dzień Dziecka. Mamy tutaj grafikę. Zapraszamy widzów z całej Anglii. Co roku odwiedza to miejsce kilka tysięcy Polaków. Zapowiada się też silna reprezentacja klubów Idź Pod Prąd. Szczegóły znajdziecie w linku w opisie tego filmu i tu też tutaj macie na grafice wszystko. W najbliższą niedzielę, 18 czerwca w Melton Mowbray odbędzie się spotkanie chrześcijan. O 12 w The Crown 10 Barton Street, LE13-1AE, to jest chyba adres. Więcej informacji na klub.east.midlands@idzpodprat.pl. Tu macie jeszcze po telefon. Zapraszamy oczywiście wszystkich zainteresowanych wraz z całymi rodzinami. I ostatnie ogłoszenie, informacja od chrześcijan z okolic Żywca i Bielska Białej. Szukają osób chętnych do domowego studiowania Biblii. Warto kontaktować się na klub.żywiec@idzpodprat.pl. Mamy ten mail, przejdziemy już w takim razie do pytań. Poprosimy o pierwsze pytanie. Pytanie od Artfunkiego. Czemu te wyliczenia są takie ważne? Komu one pomagają? Żydom, aby ich przekonać, czy wam, chrześcijanom, aby tylko się upewnić, czy może mają uwiarygadniać Biblię? Myślę, że wszystko po trochu, bo tak, po pierwsze Żydzi dzięki temu, gdyby też przeprowadzili dobrze te obliczenia, czy tam część pewnie przeprowadziła, część tego szukała, no to mogli, wiadomo, Żydzi czekali na Mesjasza, no to mogli sprawdzić, że to rzeczywiście był Jezus, tak? Czyli po pierwsze Żydom, tak jak mówiliśmy też, Daniel, to było na prośbę Daniela, który był w rozpaczy w niewoli babilońskiej, czyli także to właśnie Jezus, czy Bóg mu powiedział ustami anioła, że nie zapomniałem o was, że Mesjasz do was przyjdzie, tak? Trochę czasu minie, ale Mesjasz zjawi się, że Jerozolima w ogóle będzie odbudowana wraz z murami. Przecież tego też jeszcze za Daniela oni tego nie wiedzieli, tak? A tam jest od słowa o ponownej odbudowie Jerozolimu i odbudowie murów. Czyli to też dodatkowa informacja nawet dla Daniela. Czyli to jest raz wsparcie, odpowiedź na modlitwę Daniela. Dwa, dla wszystkich Żydów
żyjących w tamtych czasach, chodzi mi o te lata 30. naszej ery, możliwość sprawdzenia, można powiedzieć, jak to powiedzieć, że Mesjasza się, nie wiem, odnajduje, czy uwierzenia w Mesjasza, w Jezusa, że Jezus jest Mesjaszem. Co tu jeszcze jest? No oczywiście dla nas chrześcijan, no to jest wielkie też potwierdzenie tego, że Biblia to nie jest jakiś, nie wiem, zespół jakichś bajek spisanych przez jakichś tam pastuszków gdzieś tam, tylko że tutaj są rzeczywiście proroctwo. No proroctwo, gdy ktoś, nie wiem, czy tutaj pan Art Funky w ogóle gdzieś kiedyś się spotkał z jakimś proroctwem, które rzeczywiście się spełniło co do dnia. No to jest, no samo to w sobie już jest cudowne, prawda? Że ktoś coś przewidzi co do dnia, szczególnie gdy mija tam prawie 500 lat, rzecz prawie niemożliwa, tak, dla człowieka. Także już to jest potwierdzeniem, że Biblia jest księgą od Boga, jest Słowem Bożym. No i także tutaj uwiarygodnia Biblię, to oczywiście także też, tak, to jest też kolejny powód, czy no kolejny, można powiedzieć, kolejna, jak tu powiedzieć, zastosowanie, ale i tej korzyść z tego proroctwa, tak, to efekt tego proroctwa. Tyle, następne poproszę. Jeszcze są dwa pytania związane z innymi datowaniami, nie z tym proroctwem bezpośrednio. Jedno z nich, Marcin Biernacki, 3,5 roku po zawarciu siedmioletniego pokoju zostanie zabitych dwóch świadków i po 3,5 dnia zmartwychwstaną, a w Biblii jest konkretnie napisane, iż nikt nie wstanie z martwych pierwszy. IPP, czy się mylę? Nie widzimy jeszcze tego pytania. Nie wiem, gdzie tu mamy, że nikt nie wstanie z martwych pierwszy. Nie wiem, gdzie tu pan Marcin to ma. No to odnosi się do okresu oczywiście, właśnie tak jak się mówi, że tam coś, te 7 lat to też było w proroctwie Daniela do czasów ostatecznych, będzie tych 7 lat będzie dwóch proroków Jezusa, Boga, którzy będą w Jerozolimie głosić o nim. Później jest opisane, że rzeczywiście zostaną zabici przez zwierzę, przez Antychrysta. I też przez dwóch, po dwóch dniach, tak, jest, że zmartwychwstaną. 3,5, tak? Okej. Także następne poproszę. Plantatore, pytanie. Mateusz 12,40. Syn człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi, czyli Jezus musiał być ukrzyżowany w czwartek. To już mówiłem, że oni liczą także 3 dni i 3 noce, często mówią, że to są właśnie 3 dni, że to są liczone włącznie, tak? Czyli że to było, jak czytamy Ewangelię, jest piątek, to jest ukrzyżowanie. Z tym tutaj w rzeczywistości, bo tak jak mówiłem, dyskusja jest z Paschą, kiedy się zaczęła. Czy się zaczęła w piątek, czy się zaczęła czwartek, czy dyskusja. W rzeczywistości też już teraz nie ma dyskusji na ten temat, kiedy ona się zaczęła, ale można powiedzieć, że są różne relacje w Biblii, tak, że część mówi, czy w niektórych Ewangeliach jest, że zaczyna się Pascha w czwartek, inna, że w piątek, ale to, że Jezus został ukrzyżowany w piątek, to nie podlega dyskusji, bo tak jak mówiłem, pokazywaliśmy, że następnego dnia był szabat, tak? Następnego dnia był szabat, wtedy zaczęła się ta Pascha i następnego dnia, tak? Następnego dnia, pierwszego dnia tygodnia, czyli u Żydów to jest właśnie niedziela, jest zmartwychwstanie, tak? Kobiety idą do grobu, odnajdują puste ciało, tak? Znaczy, że pusty grób, nie ma ciała, także tutaj nie ma innych dni. No i tak tyle w rzeczywistości. Tak jak mówię, te 3 dni i 3 noce chodzi właśnie, że to jest 3 dni, licząc od tego piątku, tak? Kolejne pytania? Znaczy, no nie wiem, czy są w temacie jakieś, jeśli tak, to tak, a jeśli nie, no to... Tak, jest w temacie. Krzysztof Wiśniewski. Zawsze myślałem, że Jezus miał 36 lat, kiedy był ukrzyżowany. Mylę się, czy Tymek udowadnia, że data zero jest 3 lata spóźniona? W rzeczywistości nie wiemy do końca, kiedy Jezus się narodził, prawda? Bo to jest, wiadomo, przyjmie się zero. Niektórzy twierdzą, że to jest właśnie 3 lata przed
przed Chrystusem, można powiedzieć, że Jezus się urodził 3 lata przed swoim urodzeniem, ale chodzi o to, że tego do końca nie wiemy. Ile miał lat, tego Biblia też nie podaje, ile miał lat. Tak jak mówię, można wyliczyć datę ukrzyżowania, a datę urodzin nie można. Wiem, że też może na boku, wiem, że były prośby o modlitwę w sprawie meczu, bo tutaj w Lublinie dzisiaj jest rozgrywany mecz, znaczy nie wiadomo, czy będzie rozgrywany, bo powiem też widzom, którzy się interesują, że u nas dzisiaj w Lublinie była ogromna zlewa, może nawet dalej pada. Stadion, z tego co wiem, nie ma dachu, także może być z tym problem, może mecz w ogóle się nie odbyć, bo naprawdę wody było dużo, ale zobaczymy, jeszcze trochę czasu. Tak, Gosiu, coś chcesz powiedzieć? Taką refleksję, bo niesamowite jest, że Żydzi mieli możliwość, mieli uczonych w piśmie, czyli tak naprawdę zajmowali się zresztą tym, bo jest taki fragment, gdzie mędrcy odwiedzają Heroda i Herod posyła po uczonych w piśmie, żeby powiedzieli, kiedy, gdzie ma się narodzić król. I oni byli w stanie odczytać proroctwa, czyli traktowali to poważnie i byli w stanie to odczytać, tak. Czyli generalnie rzecz biorąc, no niesamowite, że mieli taką możliwość, a jednak tak bardzo, no nie wiem, zatwardzili swoje serca, że przeoczyli tak wielkie i tak istotne dla ich narodu proroctwo. No można powiedzieć najważniejsze, prawda, no bo to był, no tak jak mówisz, no oni mieli właśnie czekać na Mesjasza, czekali, dalej niektórzy czekają, tak, ale właśnie no, nie przeoczyli to proroctwo. Też właśnie ciekawe, no to tak jak mówisz, że tutaj przecież ci mędrcy ze wschodu, oni jakoś dowiadują się, tak? Oni wiedzą, czyli tutaj mamy dodatkowo jakoś, że oni przecież odnajdują Jezusa, tak? Także właśnie konkretną datę. Nie znam co prawda szczegółów, ale kiedyś czytałam artykuł dotyczący właśnie gwiazdy i zdarzeń astronomicznych, które temu odpowiadały i podobno jest możliwość, tam były 3 daty brane pod uwagę, jeśli chodzi o narodziny Jezusa i chyba jedna z nich była najbardziej prawdopodobna, ale po prostu w tej chwili kompletnie tego nie pamiętam, także być może nawet jest taka możliwość i ktoś ja pamiętam nawet, kiedyś Piotr Setkowicz pisał artykuł Wić pod prom, też był o tych narodzinach i też tam właśnie były kilka, chyba właśnie on podawał ten 3 rok, ale już przyznam się, nie pamiętam, także no mówię, tutaj nie wiem, ale do wyliczania tego proroctwa nam nie jest potrzebny wiek Jezusa, tak? Żeby to proroctwo było prawdziwe, no to potrzebujemy daty Jego śmierci i tam musimy sobie odjąć te kilka dni, tak? Żeby wiedzieć ile dni, kiedy następuje wjazd do Jerozolimy i tyle. Kiedy się Jezus narodził, tego do tych obliczeń nie potrzebujemy. Co to? Pytanie prawdopodobieństwa. Ja zadam to pytanie jeszcze, bo widzę, że nie słyszeli. Czy Tymoteusz obliczał prawdopodobieństwo spełnienia się proroctw w Starym Testamencie odnośnie nadejścia Jezusa Chrystusa? Właśnie, może od razu polecę książkę. Tutaj mamy Joseph C. Dillow, to są Jezus, świadectwo historii. Tutaj jest opisane to proroctwo, nie wiem czy widać, stara książka jeszcze wydana przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie. Jest tu opisane wiele proroctw, właśnie, które Jezus wypełnia. Wiele, no jest kilka. I jest także o prawdopodobieństwie. Także tutaj zachęcam. Jest tutaj, no to są jakieś tam liczby 1 do 43. I tutaj trzeba by liczyć tam te zera. No to tam już nie będę tego robił, ale jest ich tu 18, tak? Tutaj pisze. 18 zer, także jest to prawdopodobieństwo niewielkie, można sobie przeczytać, jak oni to liczą, ale jest tak, że tak jak mówię, zachęcam, odsyłam do tej książki, jest podrozdział proroctwo a prawdopodobieństwo. Także tak jak mówię, to proroctwo i wiele innych, które Jezus wypełnia, bo to proroctw, które Jezus wypełnił, jest kilkaset w Biblii, nie chcę tu podać liczby, bo nie pamiętam, ale wiem, że to jest 500 chyba, czy jakoś tak, to są liczby jakieś takie kilkaset na pewno, które Jezus w swojej osobie
żyjąc wypełnił. Oczywiście są takie teorie, niektórzy mówią, że no to Jezus specjalnie tak żył, żeby wypełniać te proroctwa. No ale jak wiemy, no, przecież na wiele rzeczy nie miał wpływu, tak, na to, jak go zabiją, czy połamią mu nogi, czy nie połamią, no to na to wpływu nie miał. Także to jest, ten argument nie trzyma się logicznie, no nie jest logiczny, można powiedzieć. Jeśli nie ma więcej pytań, to podziękujemy Wam i do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy za uwagę.